A więc widzowie, startujemy dzisiaj Fortnite'owe bingo i jak możecie zobaczyć, mamy teraz customa. Ewela ma odpalony swój custom, ja mam swój custom, żebyśmy sobie nie podbierali przedmiotów. A jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, to dokładnie w tym samym momencie wlatuje drugi odcinek bingo. My już odpalamy customa i kto pierwszy zrobi 6, nim wygrywa. Czuję, że mi pójdzie dużo gorzej. Dobra, zobaczmy, jakie mamy zadania. Ja myślę, że na pierwszy rzut polecimy ze skrzynkami, rybkami. Tu mamy rybki, tu mamy skrzynki. Aż się zestresowałam normalnie tak. Ale dobrze by było na czołgle. Dobra, lecimy od razu tutaj na dół i tu będziemy mieli rybki i skrzynki otworzę. No ja ogólnie mam tutaj wszystko na telefonie i również mam na drugim komputerze, więc jak gdzieś będziemy patrzeć, właśnie pamiętajcie o tym, że patrzymy albo w telefon, albo patrzymy na komputer u góry. Moja opcja jest taka, że polecimy sobie pierwsze co, to po złote przedmioty. Dlaczego po złote? Dlatego, że no prawdopodobnie to będzie najtrudniejsze i już możecie zobaczyć, gdzie lecę. Teraz wiem, że przegrałam, w sensie ten, mogłam też lecieć po złote przedmioty, ale jestem... Nie, Rafał. Ale to nie jest powiedziane, że wiesz, że po prostu no, że ja je znajdę, bo naprawdę znaleźć złote MK7 jest mega ciężko, tak samo złotego shotguna również, ale na Grotto, tak cię Ewela tylko podpowiem, na Grotto jest dużo rzeczy, a później tam może być strefa, więc lepiej lecieć na miejscówkę, gdzie wiecie, gdzie po prostu jest dużo rzeczy niż jest mało. Ja w ogóle tutaj muszę patrzeć często na ten... Żeby, ej, mamy harpun, żeby właśnie zorientować się, o co tutaj w ogóle chodzi, czy ja w ogóle znajdę cokolwiek z tego. W ogóle szukam skrzynek i tutaj nie ma żadnej skrzynki. Ja już jestem na Grotto i teraz pytanie, czy ja nie mam czegoś czasami w namiocie, bo jeśli mam coś w namiocie... Oszukane. Czyli z namiotów nie korzystamy, w razie czego w kolejnym meczu będziemy je korzystać. Ja jeszcze tutaj przypominam, nie wiem, czy Ewela o tym mówiła, kolejne bingo za 10 tysięcy łapek. Mówiła, że Ewela? Tak. Także zostawcie łapy, ja jeszcze raz przypominam i zaczynamy. Czy mam takiego kałacha w bingo? No nie mam, więc idę szukać dalej. Ja tam w tle mam dużą potkę jedną, więc sobie tutaj zaznaczam, że jedną potkę mam już znalezioną. Mamy tak, to ja tutaj sobie oczywiście będę potka. Ja również sobie teraz tutaj zaznaczam, że mam wędkę, bo udało mi się znaleźć wędkę, więc po prostu sobie ją zamaluję tutaj na drugim kąpie, także to już mam. Skrzynkę jedną znalazłam, także też zapisuję. I teraz tak, mam tutaj takiego rifta do ręki, więc na pewno sobie tutaj go zabiorę. Dobra, czy mamy takiego tutaj, taką broń, jakąś zieloną? Dobra, a nie mamy. Także mamy jedną skrzynkę, musimy mieć łącznie 5 skrzynek, także jeszcze 4. Mogę sobie to zabrać i nawet sobie może ulepszę to, chociaż nie wiem, czy nie mam kasy, nie mam złota, ale idę na razie po te skrzynki. Ale tu w ogóle skrzynek nie ma, o co chodzi? Ja znalazłem kolejną broń, pistolet maszynowy niebieski, więc kolejną rzecz sobie tutaj zaznaczam. I właśnie Ewela tutaj co dopiero mówiła o skrzynkach. Potrzebne jest 5 skrzynek, także mam jedną. Pamiętajcie o tym, ile mam tych skrzynek, żebym sobie nie zapomniał ja. I z tego co widzę, mam tutaj namiot, ale nie mogę z niego skorzystać. A szkoda. I mam kolejnego coolera jakby co. Także mamy jednego coolera na 3. I jeszcze mam jedno z amunicją. Halo! I drugie z amunicją. Ja stoję cały czas, żeby wam coś pogadać. A Rafał, pokazuj, a Rafał gada i gada. Tutaj mamy podkę drugą, także pierwsze mamy zaliczone. Tutaj gdzieś była skrzynka. Mam taką AWP. Ja mam Mauga niebieskiego, jakby co, zaznaczam kolejną. Ej, szczerze wam powiem, że mega łatwo to jest zrobić chyba. Ja przegrywam, ja nie mogę nawet skrzynek znaleźć. Druga skrzynka dopiero. Tutaj mamy coś takiego, dobra, tutaj nie ma nic. Rafał w ogóle robił tą planszę, także jemu jest dużo łatwiej. Czyli zrobimy tak, że kolejną planszę będzie robić Ewela, żeby coś pod siebie też mogła dać. Ja mam lepszą znajomość mapy od Eweli, ale myślę, że Eweli też dobrze pójdzie mimo wszystko. No ja mam na razie te rzeczy, bo mam farta i to są najprostsze rzeczy, które można znaleźć wszędzie, ale jest taka rzecz tutaj na dole, która bardzo ułatwi... Ej, albo dobra, zróbmy tak. Nie wolno otwierać żadnych sejfów, okej? Okay? Bo to będzie wtedy za łatwe. Czy otwieramy sejfy? W drugim meczu będziemy otwierać. Dobra, czekajcie. Tutaj full skupienie. Ewela, wędka. Czy mamy jakąś wędkę? Dobra, mamy wędkę! Znalazłam, nawet nie wiedziałam, że tu jest wędka. Mam 3 skrzynki. Mamy splasze jakieś? Nie mamy splaszy. Tu jest skrzynka gdzieś. Słyszę skrzynkę. Także idę po nią i to będzie czwarta skrzynka. Ja mam fioletową pompę, a nie złotą. A było tak blisko. Mam nadzieję w ogóle, że ja zauważę rzeczy, które ja mam zdobyć. Ej, ale miałem namiot u góry. No, ale no dopiero muszę go podnieść, dobra? To na razie go nie zaliczajmy. Zapomniałem o tym namiocie, że tu namiot jeszcze trzeba. Także się po niego wrócę po prostu. Ej, słuchajcie, ja cały czas szukam tej jednej skrzynki, bo tutaj ją cały czas słyszę i nie mogę do niej dojść. No to możesz ją w sumie rozwalić, nie? Idź w stronę skrzyni. Słuchajcie, ja lecę teraz na górę i też mam chyba do otwarcia... No, te skrzynki to i tak otworzę, więc te skrzynki no, zaliczymy tam, w sensie, no, otworzę nawet 5 kolejnych, w razie czego, jakby coś było źle. Dobra, mamy tutaj taką skrzynkę i tutaj też miałam do znalezienia 10 tych.
Jedną rybkę mamy. I to jest ciężko, żeby się połapać. I mamy jedną ostrężynkę taką. Ja załóżmy mam pierwszą skrzynię, bo tam w sensie no, ile tam jest na liczniku to będzie, ale liczę sobie od nowa dlatego, bo zapomniałem ile miałem. No i oczywiście tutaj jeszcze dodatkowo skrzynka. Czy mamy jakąś apteczkę? Apteczki nie mamy. Ale powiem wam tyle, że jeszcze jedna skrzynka, którą mamy tutaj gdzieś i będę miała skrzynki zaliczone. Ja mam zaliczony aktualnie namiot, więc już namiot sobie też klikam. Dobra, skrzynka jest zaliczona. Czy my mamy taką pompę długą? Nie mamy niestety, dobra. Także zostawiam, ale zakreślam sobie już tutaj, że mam właśnie skrzynki zaliczone. Ja załóżmy mam drugą skrzynię. Otwieram i nic z nich nie mam. Chyba tu jest nic niepotrzebne. Ej, jeszcze kulery. Tutaj są kulery na dole, z tego co pamiętam. Mam tutaj tą mgiełkę, także też sobie zaznaczam. No ja mgiełki nie mam, a też by mi się przydała. A być może ją gdzieś widziałem, ale no nie wszystko. Załóżmy teraz trzecia skrzynka górna, ale już chyba powinno być pięć. Ale dobra, otwórzmy jeszcze dwie, bo tak jak mówię, nie pamiętam ile tam było. Na pewno była jedna. Dobra, to tak sobie to zaliczmy, że teraz jest pięć skrzyń. Tutaj, ej, czołg, czołg, czołg. Tam typki jadą czołgiem, a mam 0 na ten. 0 na 2, więc mam jeden czołg już znaleziony. Ja mam potkę. Załóżmy, że wszystkie te rzeczy, które nam są potrzebne, żeby uzbierać kilka, podnośmy Ewela, żeby nam się nie mieszało. Mamy tutaj pierwszą potkę. Być może tam któreś, niektóre potki widziałem, ale no, tak jak mówię, żeby się skupić na całej tej liście, no to rzeczywiście trzeba się mocno skupić. Czy coś takiego stąd nie ma? Szkoda, że dopiero teraz mówisz, jak ja już jestem po... Mamy pada. Mam kulera kolejnego, jakby co? Mam mgiełkę, ale mgiełkę już mam. Ja w ogóle nie mam ani jednej potki. Ja mam kulera trzeciego, więc też go zaznaczam. Słuchajcie, no już mi u mnie się zaczyna robić coraz ciekawiej, tak szczerze. Mam dwa klombowce, czyli jeszcze 8. Ja je będę miał w ręce. Musimy w ręce nosić te rzeczy, bo później się wszystko naprawdę pomiesza, więc Ewela, pamiętaj o tym. Łowimy teraz. Ja też mam tutaj harpun i łowię. Mam nadzieję, że poleci zwykła rybka. Jedną rybkę mam niebieską. Gdzie są jeszcze jakieś łowiska? Ja mam dwie niebieskie, małe. W sensie, no, te połówki, więc ja już sobie mogę wyrzucić. Czy mamy taką broń? Dobra, nie ma takiej broni. Ej, ja w ogóle znalazłem jetpack. On mi się przyda, bo będę sobie szybciej chodzić po mapie. Potrzebna mi jest ulepszona skrzynka z amunicją, z tego co widzę. Nie wiem, czy jakąś taką widzę. Ej, naprawdę, jak się pierwszy raz to nagrywa, to tak człowiek myśli o dużo rzeczach. Na następny raz będziemy bardziej zorganizowani. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie, ale no, zobaczymy. Ej, w ogóle z lodówki mam dwa płaszczaki zielone. I dwa płaszczaki trzeba było, więc mamy je. Ostrężynki, ostrężynki. Krzaczki z ostrężynkami. Potrzebujemy czołg jeszcze. Ja mam słabe rozeznanie w mapie. Rafał tam pewnie... Namiot, bo mamy namiot. Ej, tam są namioty. Tam są namioty tam. A może być taki postawiony już namiot? Tak, może być. Ewela, mam fioletową termalkę z wody. Tak, o. Także fioletowa termalka jest odznaczona. U mnie wyrzucam ją. Pompa, rybki, autobus. Ja nie pamiętam, gdzie ten autobus był. Widzowie, prawie ginę. Jak padniesz od strefy, to... No, 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 uciekaj! No, 3 HP. Ale fart. Ja to źle rozegrałam, tak szczerze. Ja prawie zginąłem w tym meczu. Musiałbym czekać cały mecz, jakbym zginął. Miałem 1 HP Ewela i byłem w strefie. Ale straciłem swoje ryby, ale no, zaliczmy je mimo wszystko. Mi dużo zostało z właśnie broni i... Czuję, że to będzie teraz ciężkie. Ja mam klombo, kolejne dwa, i czyli mamy 6, czyli mieliśmy ich 8, więc potrzebne mi są tylko jeszcze dwa klombowce, a klombowce lecą jeszcze z lodówek, więc zaraz powinniśmy mieć lodówkę. Muszę dwa opakowania, w ogóle tego nie widziałam, na amunicję. No tutaj na pewno będą te na amunicję. O, znalazłem płaszczaki. Jest git. No nie mówcie, że tu nie ma żadnych pojemników na amunicję. Co ja tutaj jeszcze potrzebuję? Potrzebuję jeszcze... czołgi. Dobra, mamy potkę kolejną, więc mamy dwie potki, wyrzucam je, zaznaczam. Mamy skrzynkę z amunicją i co my tutaj jeszcze mamy? Może coś w tym poleci. Nie, tutaj nie mamy takich broni, czy tutaj jeszcze nie ma nic? Nie, wybuchnie to. O, Jezus, prawie zginęłam. Także mamy jeden, a potrzebujemy dwa. Dobra, muszę czołg, tu już czołgu chyba nie będzie, co? Mamy zrzut. Dobra, dobra. Ja mam ulepszony pojemnik, więc odznaczam go. No, tak jest. Ej, czemu ja mam taką pompę, a to miała być niebieska taka, tak? Dobra, mam klombowce, 3. W sensie 10 razem, tutaj 2, 3. Razem mam 8, no już mam 10, proszę bardzo, wyrzucamy. Ulepszona skrzynka z amunicją, dobra, mamy. Mam mgiełkę jedną, więc dajemy sobie, zaznaczamy. I mam termalkę drugą, jeszcze jednej termalki mi brakuje. A już nie ma gdzie łowić u mnie, nie wiem jak u ciebie sprawa wygląda. Nie, już jest ciężko.
Ja w ogóle tutaj nie mam nic w strefie już. Czy ja w ogóle coś na przykład znalazłam i to ominęłam? Jak myślicie? Złoty kruk! Nie mam z czego bić do niej! Nie! Tam pewnie była złota pompa, której mi brakuje, żeby mieć pierwsze bingo. Dwie takie pompy mam, a ma być ten. Mam zieloną i fioletową, a ma być niebieska, nie? Mam kolejną termalkę, już miałem trzy termalki, więc wyrzucam. Kurczę, nie wziąłem sobie wędki, mogłabym tam połowić. Mi już nic nie zostało. Jeszcze tam u góry mogę coś. A gdzie są te takie jeżynki? I tam jest zrzut. I właśnie, dobrze Ewela mówi, jest zrzut przecież, ja też mam zrzucik. Więc bierzemy zrzut i no trzymajcie kciuki, żeby była złota pompa. Ej, jadą goście na czołgu. Jadą goście na czołgi. Na czołgu będę miał pierwszy czołg. Jest tam, widzicie? Jest tam czołg, jedzie. Dobra, mamy to? Jak to ma być niebieskie takie? Ja co chwilę mam inne kolory. To jest oszukane. Tego takiego trzymający krótka serią karabin napastnik. A, to ja już to mam. Mi, Ewela, bardzo mało rzeczy zostało. Ale to są takie kluczowe rzeczy. Na przykład battle bus, czołgi, no i ryby. Ej, to jest ten samochód chyba, to jest ten typ samochodu. Tylko inny kolor, także mamy go, dobra. Mam tutaj snajperkę, czy tu mamy w ogóle jakąś snajperkę? Ewela, czy ty masz gdzie jeszcze szukać? Nie, ja już nie mam gdzie szukać, także możemy przejść do następnego meczu. Jeszcze sobie tylko zobaczę, jak tutaj stoję. Ej, trzy podki dostałem od NPC-ta, więc mamy trójkę. I kolejne trzy podki jeszcze mam, więc zaliczone. Ja teraz mam obmyśloną strategię. Tutaj od razu widzicie trzy wyrwy. Nie spadamy nawet tam, tylko lecimy dalej. Także to zadanie już mamy zaliczone. Zaznaczam sobie i tutaj patrzcie się, co nas tu czeka. Ej, ja jestem już przy battlebusie, w sensie tym fioletowym, co mamy na bingo, więc ja mam pierwsze bingo. W sensie jeden punkt. Lecę, patrzcie się w jaką miejscówkę i tutaj wydaje mi się, że dużo nadrobię właśnie rybek. Teraz przypominam, że możemy otwierać sejfy, możemy wszystko, Ewela. A, to czemu ja tam nie poleciałam? Dobra. Łowimy. Ja wpadłem na świetny pomysł i powiem wam, że to jest złoty pomysł, co ja teraz robię. Wy widzicie, co ja robię. Nie będę podpowiadał Eweli, żeby nie miała zbyt łatwo. Mógłbyś coś pomóc. No to weź sobie battlebusa i rozwalaj nim budynki. Wtedy jest łatwo. Te rybki, co ich nie chcemy już, to są, nie? O, choinka. Zaatakowałem ziomków i będą do mnie bić dwie godziny teraz. Ej, dobra, dobra. Mamy taką jedną rybkę na trzy. Może to się uda. Dajcie rybkę. Dobra, dobra. Mamy tutaj zaliczone. Dwie rybki takie mamy. Mam samochód. Przez przypadek go znalazłem. Ja uciekam z tego Daily Bugle, bo oni mnie po prostu dojadą za chwilę. Tu jest gdzieś czołg. Nie wiem, gdzie ten czołg dokładnie jest. Gdzieś tam. Ja z tego, co wiem, to tutaj też czołg powinien gdzieś jeździć. Autobusu mi brakuje, żebym miała bingo jedno. Lamy mam! Akurat lamy nie ma. Ja teraz idę w kierunku teleportów, więc tutaj powinniśmy mieć po prostu trzy teleporty, które sobie odznaczę i będę miał bingo numer dwa. Chociaż jest jeden. Aha, mam dwa teleporty. Gdzie jest trzeci? O, tam jest u góry skrzynka. Tak, mamy taką skrzynkę. I tą skrzynkę mam mieć... Więc mamy już dwie rzeczy. Tutaj mamy takich rybek, nie potrzebujemy, ale zaznaczam sobie, że mamy dwie takie skrzynki. Mamy takie małe z amunicją, dwie, więc zaznaczam już. Ej, dobra, wracamy, robimy wielki powrót. Specjalnie rozwalałam lamę, żebym miała małe potki i nie mam tych potek, nie? Małe potki jest mega łatwo znaleźć, Ewela, ja ci przypominam, z każdej skrzyni prawie. O, tutaj jest trzecia skrzynka. Czyli mamy zaliczone to... Dobra, tutaj i otwórzmy to, może będą... Trzymajcie kciuki za te rybki, nie. Mamy splasze. Dobra, otwieramy ten. Mamy coś takiego tutaj? Nie. Szukamy teraz potek. Ja mam kolejne teleporty, które są dokładnie w tym miejscu, więc zaliczamy teleporty. I mam bingo numer dwa. Nie rozpędzaj się tak, koleżko. Ja się cofam na lifta. Użyję sobie tego lifta. I polecę tutaj. Tutaj powinien być czołg i powinniśmy mieć kolejne bingo. Wlecimy tu. Tutaj rybki będziemy łowić te. A żebym takiej pompy nie mógł znaleźć, ta pompa gdzieś tutaj na pewno była. I nie ma. I ty co mi dasz? Dużą potkę mi dam. No nie, no dużej potki to ja nie chcę. Cały czas te rybki, nie. Ja w ogóle muszę iść czołg. Ja nie chcę tych rybek, czyli mogę z sejfu korzystać? Tak, z sejfu możesz teraz Ewela korzystać. Ja bym chciał skorzystać z czołgu, ale nie widzę tutaj czołgu. Ej, byłem przekonany, że tutaj jest czołg, a tutaj tego czołgu nie ma. Nie wiem dlaczego. Dobra, mamy. Jeszcze jedna taka ryba. Dobra, ja też idę ryby zbierać, bo jedna, te ryby mi jednak pomogą i zrobię dwa bingo. Jest ten czołg, to był czołg. Dobra, jest czołg, mamy dwa czołgi. W ogóle, a masz takie fioletowe rybki? No właśnie fioletowych rybek w ogóle nie mam. Przecież to jest tak ciężko znaleźć. Mega ciężko, ale mam zrzut i w zrzucie oczywiście nie ma nic. O, dobra, mam pompę niebieską. Jest. To jest to samo? Nie. Dobra,
Mam. Ja mam kurę fioletową z lutem. Co ty gadasz? Ale akurat takiej pompy nie ma, no come on. Ja w ogóle wcześniej sobie zaznaczyłam broń, a nie miałam jej i teraz dopiero musiałam sobie ją dobra nadrobić. Dobra, zrzut. Dajcie coś, proszę. Wiesz co mam? Nic. Akacza fioletowego, jest tu akacz fioletowy? A, idzie ty. Kurczę, szkoda, że tego busa nie zrobiłam, bo mi brakuje busa. O, mam. Mam ten. Raz. Aha, bo to dwa. Cztery. Dobra, sześć mam tych ostrężynek. Szukamy dalej, nie poddajemy się. Rafałowi teraz coś gorzej idzie, także może, może. Bo ja mam takie rzeczy teraz, że... One znikąd, tylko z grot to chyba mogą wylecieć. No ja nie wiem, no to jest niesamowite, widzowie. Brakuje mi złotej broni, fioletowej broni, jednego czołgu i trzech ryb. Ej, mam podki, bo ja wcześniej miałam tak jakby jedną podkę, ale tam są tak jakby trzy w steku, czyli dwa razy znalazłam. Czyli mam już to. Mam nadzieję, że dobrze to mówię. Ja mam zrzucik i liczę na to, że ten zrzut będzie miał coś, co mi da dwie linie, bo teraz mogę po dwie linie zrobić. Co? Dobra, tutaj mam dużo krzaczków, także sobie tutaj zaznaczam, że już mam. A te bronie to są przegwizdane. Nic w tym nie było. Mam taką termalkę? Termalka jaka ma być? Jest, mamy. Rafał przyszedł tutaj obczajać. Patrz, Rafał, jeszcze to wygram z tobą. Mam drugi czołg, także czołg możemy sobie już odznaczyć. Miałem wcześniej pierwszy. Ja mam tutaj busa, także mam pierwsze bingo. Idziemy teraz sobie... tutaj połowić. Ja idę do sejfu. W sejfie od razu będzie wszystko. Użyję sobie tej konsolki, żeby tutaj sobie podpatrzeć jeszcze wszystko. Naprawdę niewiele mi brakuje, a jednak brakuje. Dobra, jest złota pompa i mam dwa bingo naraz w takim razie. W jedną stronę i w drugą, więc Ewela, brakuje mi dwóch bingo tylko. Ja powinnam też iść do jakiegoś sejfu. Ej, no naprawdę nie wiedziałem, że to tak ciężko będzie wszystko znaleźć. Ja sobie wezmę teraz kartę i SMG fioletowe. To jest jedyna rzecz, której potrzebuję i wygrywam. A ja mam chociaż jedno bingo. Jakbym jeszcze znalazła tą jedną broń taką, to bym miała dwa. Dobra, otwieramy sejf i czy to będzie koniec? Potrzebne mi złote MK7 albo fioletowe SMG. Albo trzy ryby. Nic nie będzie. Nie ma. Jest fioletowe SMG, a więc widzowie, jedno bingo, drugie bingo w dół. Także wygrywam 6-1. Pamiętajcie, jak chcecie kolejne bingo, to 10 000 łapek i odcinek wpada od razu. No i Rafał, gratulacje.